Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie, Baby Langström Extra. Chcielibyśmy bardzo wiedzieć, co dzieje się, proszę Państwa, w świecie. To po prostu nie opłaca. Rosjanie. To za dużo kosztowało. Afganistan ich też dużo nauczył. Mariusz Błaszczak mówi o tym, że dlatego, żeby właśnie się chronić przed tym zagrożeniem ze strony Rosji, stąd zabiegi, by mocniej wiązać Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO, ale tak, żeby wojsko polskie było liczniejsze. A to ja zapytam o drugą stronę. W takim razie może też warto by było mocniej wiązać się z Unią Europejską, bo to też jest siła, która może jednak to zagrożenie rosyjskie powstrzymać. Ale jesteśmy bardzo mocno związani z Unią Europejską, na przykład gospodarczo z Niemcami. To mamy większą wymianę handlową niż Rosja ma z Niemcami. Dlatego też Niemcom nie zależy na tym, żeby wypychać Polskę z Unii Europejskiej, bo na przykład Francuzom na tym nie zależy. Oni by nas mogli wypchnąć, stworzyć sobie twarde jądro. Natomiast Niemcy już nie, bo no faktycznie nie wkłada się wszystkich i jajek do jednego koszyka. No ale jakie my mamy wyjście, jeżeli nie stawiać na Stany Zjednoczone? No możemy poszerzać sobie, gdzieś się próbować rozpychać poprzez to Trójmorze, ale to też jest w fazie zalążkowej, to też jest dużo państw. To wszystko jest takie jeszcze niedookreślone mocno. Znaczy na tym będzie polegała sprawność polskiej dyplomacji, jak będziemy radzili sobie i w Unii Europejskiej, i w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Wiadomo, że nie możemy odprzeć Unii Europejskiej, to jest nasz główny partner, główny jakby koalicjant naszej polityki międzynarodowej, no ale jak wiadomo, no, z nami też łączą nas silne relacje i jakby też pewne interesy gospodarcze, które trzeba ciągle wzmacniać, więc wydaje mi się, że no, musimy mieć na tyle mądrą strategię, która będzie pokazywała i nasze interesy w Unii Europejskiej, które powinny być realizowane troszkę mądrzej niż to robione do tej pory, ale także silne relacje z Stanami Zjednoczonymi, ale jednak nie możemy też kosztem tych relacji psuć sobie bardzo relacje z Unią Europejską, no bo jednak Unia Europejska jest naszym głównym partnerem i to wynika z różnych nie tylko umów międzynarodowych, ale też właśnie z pracy gospodarczej, która odbywa się na niwie gospodarczej. To jak wy dzisiaj, tak na sam koniec, po tych trzech latach rządów oceniacie to granie na tych dwóch fortepianach, tą politykę międzynarodową, gdybyście mieli krótko ją podsumować, jak ona dzisiaj wygląda? No jeżeli bym miałem na przykład porównać do grania na fortepianach, na których grał Piłsudski, na fortepianie niemieckim i rosyjskim, no to jest wzór niedościgniony. Tak różnie to wychodzi. Bo generalnie granie na europejskim fortepianach, czyli mamy zamrożone... Fałszujemy. No mamy zamrożone, czy, bo to jest też tak, my mamy zamrożone stosunki z Rosją jakby nie z naszej winy, bo Rosjanie sobie nie życzą mieć dobrych stosunków w takiej formie, jakie są teraz. No i co my na to możemy zrobić? No, nie wiem, bo oni wtedy mamy dobre z nimi stosunki, jak jesteśmy jakimś krajem prywislańskim, a jeżeli chcemy być na równych stosunkach, no to oni tego nie akceptują. Więc na razie no, tak to wygląda. Natomiast z Unią Europejską no, różnie to wygląda. Myślę, że nie jest jednak tak, że w tej Unii Europejskiej. No, Rosji są zamrożone, więc tutaj ciężko o czymś mówić. No, ewidentnie no, bierzemy gaz od Amerykanów i uzbrojenia, a to są dla Rosjany jakby strategiczne sektory, więc tutaj ciężko mówić o jakichś stosunkach. Jakieś tam są, oczywiście muszą być na jakimś minimum dyplomatycznym, natomiast są słabe. No i tyle. Grzegorz Bruchalski. No, jeśli chodzi o nasze relacje z USA, to oczywiście oceniam dosyć nieźle, natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i Polskę, no to oceniam dosyć słabo jednak. No, polski rząd dużo zrobił negatywnego w tych relacjach, jednak prowokowanie Unii Europejskiej w wielu kwestiach, których mógł odpuścić na radę, to były kwestie, które można było spokojnie załatwić na poziomie parlamentu i nieprzepychanie pewnych niepotrzebnych ustaw, a także niepotrzebnych ustaw, też pokazuje się, że politykę... Uważam, że potrzebne. No tak, no ja uważam, że nie, niekoniecznie potrzebnych, no bo jednak to nie powoduje, a jednak, no mówię, no, Unia Europejska jest na tyle ważnym partnerem. Niemcy, Francja, inne państwa, no są bardzo ważne partnery i należy z nimi wchodzić w kompromisy wtedy, kiedy nie wymaga tego racji stanu, a w wielu wypadkach nie wymaga tego racji stanu, wymaga po prostu jakaś taka doraźna polityka, która była potrzebna polityką do robienia czy polityki historycznej, czy polityki bieżącej, a uważam, że jednak no, dyplomacja jest bardzo ważnym segmentem ogólnie całej polityki, więc jednak trzeba powstrzymać od pewnych działań i jednak no, nie przejść relacji, a relacje z Unią Europejską dla polskiej gospodarki, ale także dla sądu etackich są bardzo istotne. Tym akcentem kończymy. Ja dziękuję za rozmowę Jakubowi Pacanowi, Grzegorzowi Bruchalskiemu. Ja bym dziękuję. Reklama. O nie. O nie. O nie. Lecz. Wojskowe w Polsce, Anakonda 18. Europarlament wzywa do corocznej kontroli praworządności w krajach wspólnoty.
trafiła na nas grzybiec. Powołanie Marka Chrzanowskiego na stanowisko prezesa Komisji Nadzoru Finansowego to był błąd. I to opinia wicepremiera Jarosława Gowina. Przypomnijmy, Marek Chrzanowski oficjalnie złożył dymisję ze stanowiska szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Premier tę dymisję przyjął. Były już szef KNF ustąpił ze stanowiska w związku z publikacją Gazety Wyborczej, która opisała propozycję korupcyjną, jaką miał złożyć właścicielowi Getin Nobel Banku Leszkowi Czarneckiemu. Jarosław Gowin odniósł się dzisiaj do sprawy w czasie konferencji prasowej. Niezależnie od tego, jaka będzie prawna ocena działań i zachowań poprzedniego szefa KNF-u, powołując go na to stanowisko, popełniliśmy błąd. Że to jest takie miejsce, w którym jest się poddanym wyjątkowo silnej presji zarówno nacisków, jak i Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że następny szef KNF, powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego, będzie, i tutaj cytuję, odporny zarówno na naciski, jak i na pokusy. Dziś do siedziby KNF weszli agenci CBA, zabezpieczyli dokumentację na potrzeby śledztwa. W tym czasie były przewodniczący KNF Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywymi, jego zdaniem, publikacjami o składaniu propozycji korupcyjnej. Były szef instytucji podtrzymuje swoje pierwsze deklaracje, mówi rzecznik KNF Jacek Barszczewski. Były przewodniczący podjął już stosowne kroki prawne w celu wyjaśnienia tej sprawy. Te twierdzenia podtrzymuje tak, że to była rzeczywiście próba szantażu i zdyskredytowania go w oczach opinii publicznej. Zgodnie z oświadczeniem, któreśmy złożyli, podtrzymuje to, że żadnej takiej propozycji nie było. Szef komisji przybył rano do jej siedziby. Były szef komisji Jacek Barszczewski zapewnia, że Marek Chrzanowski był wtedy odcięty od oficjalnych dokumentów, a wizyta miała jedynie charakter formalny. Przewodniczący były Marek Chrzanowski był dzisiaj w urzędzie celem złożenia stosownego dokumentu, aktu odwołania pana przewodniczącego przez pana premiera z podpisem pana premiera. Przewodniczący był w celu złożenia tego dokumentu od około godziny 9 do godziny około 12.30. W momencie złożenia tego dokumentu wszelkie dostępy elektroniczne do telefonu, do laptopa, do komputera, wszelkie dostępy do dokumentów, wejściówki, wszystko zostało odcięte. Obecnie kierownictwo komisji to dwóch wiceprzewodniczących. Decyzję o tym, kto zastąpi Marka Chrzanowskiego, ma podjąć premier Mateusz Morawiecki. Trwają największe manewry wojskowe w Polsce, Anakonda 18. Po raz pierwszy biorą w nich udział żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej. Ćwiczono m.in. ochronę infrastruktury krytycznej w zakładzie Azoty Puławy. Manewry odbyły się także na granicy państwowej w Terespolu. To prawdziwy sprawdzian umiejętności, mówi żołnierz WOT Jakub Inaczyński. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że realnie naprawdę musiałem podziałać w polu. Nie były to ćwiczenia już tutaj na jednostce, na poligonie, tylko działo się to w sytuacji realnej. No od tego, co robiliśmy, zależało powodzenie całego ćwiczenia, więc nauczyłem się może takiej odpowiedzialności za to, co robię. Łącznie w ćwiczeniach zaangażowanych jest, blisko 400 żołnierzy WOT oraz kilkudziesięciu żołnierzy zawodowych w ramach grup operacyjnych. Do połowy grudnia potrwa społeczna kampania Fundacji Mamy i Taty Ratuj Rodzinę. W internecie i trzech ogólnopolskich telewizjach emitowany jest spot pokazujący negatywny wpływ rozwodu na rozwój dzieci. Chciałabym, żeby tata przeczytał mi coś na dobranoc. Kto wróci? Mama powiedziała, że nie wie. Wy też się czasem kłócicie. Rodzicom również się to zdarza. Malwina Wieczorek z Agencji Marketingu Społecznego mówi, że spot pokazuje, jak dzieci niesłusznie obwiniają się za rozwód rodziców. Nagle okazuje się, że zaczynają się bać, no bo jeden rodzic nie wraca do domu, drugi nie wie, co się z nim dzieje. Prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski wyjaśnia, że celem kampanii jest uświadomienie małżonkom oraz społeczeństwu, że rozwód niesie ze sobą poważne zagrożenia dla prawidłowego rozwoju dzieci. Chociażby gorsze oceny w szkole, poczucie niższej wartości, niższej samooceny, w przypadku dziewcząt na większą zapadalność na bulimię, anoreksję, ale w przypadku chłopców na przykład na znacznie zwiększone ryzyko zachowań przestępczych. W styczniu tego roku Fundacja Mamy i Taty uruchomiła portal ratujrodzinę.pl, którego celem jest pomoc małżeństwom w kryzysie. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Dodam, że kampania została sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którymi dysponuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Parlament Europejski przegłosował rezolucję, w której wzywa do corocznej kontroli praworządności we wszystkich państwach wspólnoty. Europosłowie przekonują, że taki mechanizm jest potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Parlament zaproponował, by każdego roku przeprowadzana była oparta na dowodach ocena wszystkich krajów wspólnoty pod kątem przestrzegania wartości europejskich. Na podstawie tej oceny do krajów miałyby być wysyłane zalecenia. W rezolucji zaznaczono, że procedura praworządności ustawiona przez Komisję w 2014 roku zastosowana dotąd jedynie w
wobec Polski okazała się niewystarczająca do zapobiegania zagrożeniom dla praworządności. Parlament Europejski wspomina też o rosnących obawach w sprawie poszanowania wartości europejskich w innych krajach, na Malcie, Słowacji i w Rumunii. Przypomina też, że również wobec Węgrów uruchomiony został artykuł 7. Rezolucja nie ma charakteru ustawodawczego, jest wezwaniem do działania dla Komisji Europejskiej. Ze Strasburga, Kara Surówka, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny opad deszczu i wysoko w Karpatach, okresami opady śniegu, temperatura od 9 stopni do 11, wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywiste. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Felieton Jana Pietrzaka. Kurwysyństwo z tymi reklamami, wiesz? Okropny. Swoje życie poświęcili Bogu. Za zgodą swego małżonka Kolomana żyli w białym małżeństwie, w dziewiczym małżeństwie, jak brat siostrą, poświęcając całe swoje życie. Deszcz pada i koniec. Swoim oddanym i Panu Bogu. Dodać należy, że obydwoje należeli do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Te idee franciszkańskie, życie Klarysek były dość bliskie Salomei, bo dość powiedzieć, że siostra jej męża, czyli szwagierka, święta Elżbieta Węgierska, przecież też była Klaryską. Salomea utrzymywała kontakt ze świętą Agnieszką w Pradze. Także te idee franciszkańskie ubogiego życia, całkowicie poświęconego Bogu, też w służbie ludziom biednym, ubogim, chorym, były bardzo bliskie i drogie życiu Salomei. Proszę księdza, tak, czyli Salomea odrzuca koronę królewską, wybiera ubóstwo, idąc za świętym Franciszkiem i świętą Klarą. Jak to się stało, że trafiła tutaj do Grodziska? Kiedy Salomea powraca z Węgier, to w tym czasie jej brat młodszy, Bolesław V, nazywany wstydliwym, mieszkał na zamku w Sandomierzu. I tam na początku po swoim powrocie zamieszkała też i Salomea. W 1245 roku przyjmuje habit klaryski, a jej brat wznosi w pobliżu Sandomierza, w miejscowości Zawichos nad Wisłą, pierwszy klasztor klarysek na polskich ziemiach. I tam przenosi się Salomea razem z pierwszymi siostrami. Jest to bardzo niespokojny czas dla Polski. Wspomniane przeze mnie już najazdy tatarskie spowodowały, że Sandomierz zostaje spalony w 1259 roku. Jest to też czas zniszczenia Zawichostu. Jest to też ciekawe data śmierci jej matki Grzymisławy, która była pochowana w Zawichoście. I dlatego badacze historii łączą ten rok z czasem przybycia tu pod koniec 1259 roku, przybycia siostry do Grodziska. Widocznie miejsce to było znane Bolesławowi i w pobliżu Krakowa, w miejscu odosobnionym, wznosi więc dla sióstr klarysek ufortyfikowany klasztor. Niektóre kroniki mówią, że wznosi tutaj zamek i klasztor. Prowadzone obecnie przez nas prace archeologiczne może przybliżą nam te dane przesłane przez historię i wtedy będziemy mogli już w sposób pewny powiedzieć, czy tylko był tu ufortyfikowany klasztor, czy też zamek, bo miejsce to musiało być dość tutaj gęsto zaludnione, zamieszkałe. Dlaczego? Bo obok sióstr musiał być dom dla franciszkanów, gdzie gwardiani posługujący bracia mieszkali. Musiały być pomieszczenia dla służby, zapewne też jakaś drużyna wojów, którzy zapewniali bezpieczeństwo temu miejscu zupełnie odosobnionemu wśród lasów, wśród pól. I tak to miejsce zostaje zamieszkałe przez klaryski. Są one tutaj do początku XIV wieku. Ostatnia wzmianka jest związana już z królem Władysławem Łokietkiem, kiedy to w pierwszym roku panowania w 1320 roku podejmuje decyzję o przeniesieniu sióstr stąd, z Grodziska, do
Krakowa do zabudowań o benedyktynach, obecnie przy ulicy Grodzkiej, przy kościele świętego Andrzeja Ostoła. Proszę księdza, ale wiemy też, że tutaj właśnie zmarła Salomea, dokładnie 750 lat temu. Tak, w tym roku przypada 750. rocznica jej śmierci. Kroniki mówią, że to było 17 listopada 1268 roku. O tym miejscu Salomea mówiła, że je wybrałam, umiłowałam, tu pragnę przebywać na wieki. Mimo że Salomea jako klaryska prowadzi życie zamknięte, to z drugiej strony prowadzi dość aktywny sposób życia, bo interesuje się tym wszystkim, co dzieje się w ówczesnej Polsce. To odnajdujemy jej podpis w akcie erekcyjnym miasta Krakowa. 10 lat później, rok przed śmiercią, prawa miejskie otrzymuje w pobliżu tutaj znajdująca się wioska, która zostaje nazwana właśnie skałą Najświętszej Maryi Panny. To ona zabiega o zabezpieczenie od strony materialnej bytu sióstr, które żyły, dba o ich wykształcenie, zakupuje księgi, zakupuje szaty liturgiczne, naczynia liturgiczne. To wszystko, żeby z jednej strony kult Boga był piękny, a z drugiej strony, żeby zapewnić to wszystko, co jest niezbędne w życiu zakonnym, żeby czy liturgia, czy też formacja sióstr w zakonie były jak najbardziej pełne. Kroniki mówią też, że ostatnich 7 lat życia Salomea tutaj spędziła jako pustelnica. Nie wiemy dokładnie, w którym miejscu. Mamy tu na urwisku najstarszy domek z XIII wieku, pamiątkę właśnie z tamtych czasów, ale specjaliści od architektury średniowiecznej mówią, że prawdopodobnie to była wieża obronna w murach, które ciągnęły się wzdłuż południowego stoku tutaj w Grodzisku, zabezpieczając od strony urwiska właśnie dostęp do tego miejsca. Czyli umiłowanie ubóstwa, umiłowanie modlitwy, ale też i troska o ubogich. To jest też bardzo ciekawe, że jej brat, chcąc wesprzeć klasztor w uzgodnieniu właśnie z siostrami, uzgodnieniu też ze Stolicą Świętą, zobowiązuje siostry do opieki nad ludźmi biednymi i chorymi, czyli jakiś rodzaj hospicjum, jakiegoś szpitalika musiały się tutaj znajdować, gdzie też siostry posługiwały osobom potrzebującym. Proszę księdza, czy zachowały się jakieś właśnie konkretne ślady pobytu Salomei tutaj w Grodzisku? Minęło prawie 8 wieków, 7,5 wieków od śmierci. Myślę, że jako takich materialnych śladów wprost nie odnajdujemy. Może wskutek dalszych prac archeologicznych uda nam się coś odnaleźć, co będzie jakby przypieczętowaniem tej pamięci i tego związku Grodziska z błogosławioną Salomeą. Ale należy podać, że była tutaj zawsze żywa tradycja, żywa pamięć o błogosławionej Salomei właśnie w tym miejscu. Stąd, kiedy podejmowano starania o beatyfikację Salomei, a podejmowano je w sumie trzykrotnie, szczególnie w latach 30. XVII wieku, później latach 50., w końcu właśnie po raz dochodzi do osiągnięcia jakby tego celu w roku 1673 za papieża Klemensa X, kiedy to w sposób uroczysty zostaje Salomea ogłoszona błogosławioną. I staraniem sióstr klarysek, które mieszkały w Krakowie, właśnie tutaj powstaje pod koniec lat 30. XVII wieku kaplica upamiętniająca właśnie ten pobyt sióstr klarysek. Zresztą to wszystko, co przetrwało z czasów średniowiecza, możemy odnaleźć w ziemi. Dość powiedzieć, że całe Grodzisko, które jest dość takim terenem dość ograniczonym, było zabudowane kamiennymi budowlami, a wtedy tylko można było budować z kamienia tylko za zgodą księcia czy z jego polecenia. Ta żywa pamięć pokazuje, że tutaj musiał być też kult, czyli musieli się
zgromadzić ludzie. Jeśli wybudowano kaplicę, też zapewne siostry zadbały o to. Jest też wzmianka, że zakupiły tu ziemię z ogrodem, gdzie wzniesiono dom dla kapelana, który zapewniał raz w miesiącu mszę świętą tu w Grodzisku, wtedy w XVII wieku. Tak, kiedy czytamy litanię do Bóstwnej Salomei, znajdziemy w niej wezwania. Patronko Polski, tarczo w jej obronie, pośredniczko rodaków przed Bogiem. Dzisiaj również za jej stawiennictwem prosimy o Boże błogosławieństwo do naszej ojczyzny, szczególnie właśnie w tych dniach szczególnych, kiedy obchodzimy stulecie naszej niepodległości. Tak, dziś Salomea została troszkę zapomniana na skutek tych losów naszej ojczyzny. Gdzieś tak zapomniano, że ona też była wybrana na patronkę naszej ojczyzny. Kiedy czytamy litanie świętych naszych polskich, gdzieś umyka imię błogosławionej Salomei. Dlatego w tej chwili dostrzegam wielkie ożywienie właśnie kultu i zainteresowania błogosławioną Salomeą. Ja wspomniałem, że dla mnie samego było to odkrywanie tejże postaci, kiedy przybyłem tutaj, zacząłem tym miejscem się opiekować. A druga rzecz to dobrze, że mamy właśnie jedną, jedyną z piastów świętą, pierwszą świętą Polkę, która patronuje naszej ojczyźnie. I myślę, że tak jak świętemu Andrzejowi Boboli zależało na tym, żeby pamiętać o nim jako patronie Polski, tak myślę, że Salomea też daje dzisiaj nam znać, że chce naszej ojczyźnie i nam, Kościołowi w Polsce, wypraszać potrzebne łaski. Ważne, abyśmy właśnie pamiętali o niej i te wezwania, które odnajdujemy w litanii do błogosławionej Salomei, budzą nas taką nadzieją, bo ostatnie z tych wezwań brzmi nadzieją lepszej przyszłości. Myślę, że jeżeli chcemy lepszą przyszłość dla naszej ojczyzny, warto też pamiętać o tej patronce błogosławionej Salomei. Proszę księdza, 750 lat śmierci od Bóstwnej Salomei to wielki jubileusz i w związku z tym tutaj i w sanktuarium, ale także w Piskowej Skale będą organizowane uroczystości i wydarzenia. Najpierw może prosiłbym, żeby ksiądz wspomniał o tych wydarzeniach, które mają charakter taki naukowy, kulturalny. Staram się łączyć jakby dwa elementy, to znaczy z jednej strony staram się ratować to dziedzictwo materialne, które tu zastałem, a z drugiej strony odkrywać prawdę o tym miejscu. Mój przyjaciel, już świętej pamięci, pan Zygmunt Holzer z Krakowa, miał takie powiedzenie, że o tym miejscu więcej nie wiemy niż wiemy. Dlatego badania, które prowadzimy, zmierzają właśnie ku odkryciu prawdy o Grodzisku i dzięki zaangażowaniu wielu osób z różnych dyscyplin naukowych udało się zorganizować przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, jak również Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie. Sesję nazwaliśmy ją naukową, chociaż ona sama będzie bardziej popularyzująca tę tematykę związaną z Grodziskiem, z błogosławioną Salomeą, bo owocem tej sesji będzie następnie książka, którą chcemy wydać na wiosnę przyszłego roku. Tytuł tej sesji to Konwent Klarysek Skalskich, a dziedzictwo kulturowe i religijne błogosławionej Salomei. Odwołujemy się tutaj też więc do tego, jak kształtowało się życie zakonów klarysek na polskich ziemiach w średniowieczu, do budowniczego sanktuarium ku czci błogosławionej Salomei księdza Sebastiana Piskorskiego. To była wybitna postać środowiska kościoła krakowskiego, który tutaj w latach 80. XVII wieku wznosi sanktuarium ku czci błogosławionej Salomei, bardzo bogate w swojej symbolice i bardzo piękne, które jest taką perłą barokową na mapie naszej ojczyzny. Ale też należy powiedzieć, że też coraz więcej ludzi tutaj przybywa i pragnie poznać prawdę o tym miejscu. Więc dlatego liczę, że
ta prezentacja pod patronatem naszego kieleckiego biskupa Jana Piotrowskiego i pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego pana profesora Piotra Glińskiego, że to będzie kolejny kamyczek w tym budowaniu wiedzy, poznawaniu tego miejsca i no, przyczyni się do przybliżenia postaci Salomei i jej dziedzictwa zarówno religijnego, jak i kulturalnego dla naszego społeczeństwa dzisiaj. Proszę księdza, sesja naukowa odbędzie się 16 listopada w piątek na zamku w Pieskowej Skale, ale następnego dnia, czyli 17 listopada o godzinie 12 tutaj w sanktuarium zostanie odprawiona uroczysta msza święta obóstwnej Salomei pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego. Jakoś pięknie w naszej polskiej tradycji wiążą się z sobą dwa elementy. Z jednej strony ten element świecki, kulturowy, z drugiej strony religijny. I myślę, że dobrze, że nie staramy się jakby oddzielić od siebie tych elementów, bo o naszej tożsamości kulturowej, narodowej też świadczy nasza religijność, bo powiedzmy to dziedzictwo wiary i dziedzictwo kultury, która wyrastała z korzeni chrześcijańskich, jest jakimś bogactwem, czymś, co warto pielęgnować. Dlatego, czy to wcześniej z racji 800. rocznicy urodzin Salomei, co miało miejsce w 2011, czy teraz z racji 750. rocznicy śmierci Salomei, to spotkanie pod przewodnictwem naszego kieleckiego biskupa jest jakimś elementem jednoczącym nas, budującym dzisiaj Kościół, ale też budującym pewną nową tradycję, która wyrasta z historii i Kościoła, i historii naszego narodu. Będziemy przy tej okazji starać się też z jednej strony właśnie przybliżyć postać błogosławionej tym wszystkim, którzy razem z nami się tutaj zgromadzą, tym, którzy będą chcieli coś więcej dowiedzieć się o Salomei, ale też jej zawierzyć w przyszłości tutaj naszej parafii, bo jest to jedna z najmłodszych parafii naszej kieleckiej diecezji, jak również przyszłość naszego kieleckiego kościoła, ale też trzeba patrzeć szerzej, naszej ojczyzny, właśnie poprzez modlitwę uwielbienia Boga, przedstawnictwo błogosławionej Salomei. Też takim elementem kulturalnym związanym z, zarówno z sesją, jak i z mszą jubileuszową, to będzie też koncert zespołu Ensemble Peregrina z Bazylei, który przybliży nam muzykę, śpiew klasztorów klarysek polskich z XIII i XIV wieku. Proszę księdza, z tym sanktuarium, z tym miejscem ksiądz związany jest już od 20 lat, opiekuje się tym ośrodkiem. Od 10 lat jest ksiądz proboszczem w parafii Ojców Grodzisko. Jak to miejsce zmieniło się przez ten czas, a właściwie też jak pielgrzymi, tutaj turyści, którzy przychodzą, to święte miejsce no, odbierają? Trafiłem tutaj troszkę przypadkowo na Grodzisko 20 lat temu, bo szukałem ośrodka, gdzie mógłbym założyć takie miejsce na stałe spotkań dla dzieci i młodzieży. Prawie 20 lat byłem duszpasterzem akademickim w diecezji kieleckiej. Tutaj więc zacząłem na początku przyjeżdżać ze studentami, to zacząłem się opiekować jej dziećmi, które gromadziliśmy z sąsiednich gmin i dla nich organizowaliśmy wypoczynek, jakąś formację, zarówno duchową, jak i również wychowawczą. Także to kontynuujemy do dnia dzisiejszego w ramach stowarzyszenia, którym się opiekuję. A 10 lat temu biskup kielecki Kazimierz Ryczan poprosił mnie, abym tutaj przybył jako proboszcz parafii Ojców Grodzisko i żebym podjął renowację tego miejsca, tego sanktuarium, bo należy powiedzieć, że zupełnie inaczej ono wyglądało 10 lat temu, popadało w ruinę. W tej chwili dzięki pomocy państwa, wszelkich dobrodziejów też i wiernych, którzy składają ofiary, miejsce to staje coraz piękniejsze i coraz bardziej znane. Proszę księdza, pomału musimy kończyć naszą audycję. Proszę na koniec właśnie zaprosić naszych radiosłuchaczy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca, tak bardzo blisko Bożego Krakowa, w przepięknej także no jakby przestrzeni sakralnej i geograficznej, bo Ojcowski Park Narodowy. Bardzo proszę.
Zostaje mi rzeczywiście serdecznie zaprosić, bo to prawie pół godziny. Państwo nas już słuchają. I jak wspomniałem, Grodzisko znajduje się w pobliżu skały, niedaleko Krakowa. Dość łatwe połączenie. Tutaj przyjeżdża bardzo dużo turystów ze Śląska, z Krakowa, ale też innych części Polski. Także będzie mi bardzo miło gościć wszystkich, którzy przyjadą. Czy teraz na jubileusz, czy też w ciągu roku, bo cały rok jest uczestniczony w sanktuarium. Chciałbym też zakończyć tą naszą rozmowę krótką mową. Właśnie goście, trzaskiem. Opiece właśnie wszystkich radiosłuchaczy, naszą ojczyznę, moją parafię. Wszechmogący, dobry Boże, Ciebie błogosławiona Salomea Ojczyzna, sercu żywy płomień wiary i miłości oraz udziel nam tych łask, które potrzebujemy, o które Cię prosimy z pokorą i ufnością.